Witajcie, z tej strony Karolina Pawlik. Dzisiaj kolejny bardzo, bardzo ciekawy temat. Temat, który opracowała właściwie moja mentorka dietetyczna, dr Ewa Bednarczyk-Witoszek. Ja dzisiaj przekazuję tą wiedzę. Mam nadzieję, że posłuży ona każdemu w przywracaniu zdrowia. Dzisiaj będę mówiła o objawie porannym jako klucza do rozwiązania procesu starzenia się organizmu i do wszelkich chorób. Jak pewnie zastanawiacie się, jak doszło do jednego z większych odkryć dietetycznych, które odkryła właśnie dr Ewa Bednarczyk-Witoszek. Jest to doktorka, która przez wiele lat weryfikuje ludzkie dzienniczki żywieniowe i która szuka związku pomiędzy zjedzonym pokarmem a występowaniem chorób, różnych dolegliwości. I po wielu latach, po kilkuset, kilku tysiącach pacjentów, kiedy widzi się powtarzający się schemat, to można dojść do bardzo ciekawych, logicznych wniosków. A więc jak do tego doszło? Właśnie 34 lata temu lekarka zauważyła związek pomiędzy zjadanym produktem, rodzajem produktu, a występującym objawem porannym. Zauważyła, że katary, potrzeba otrząknięcia wydzieliny z gardła, chrypka poranna, potrzeba oczyszczania nosa rano, potrzeba oczyszczania oskrzeli poprzez wykasływanie śluzu. U osoby dorosłej, jak i u dziecka, jest skorelowana z bólami stawowo-mięśniowymi u rodziców. I one również, te bóle stawowo-mięśniowe, pojawiały się u tych osób rano, a więc była potrzeba rozchodzenia stawów, rozchodzenia kości i dopiero później ustępowały. Okazuje się, że wszystkie dolegliwości, zarówno u rodzica, jak i u dziecka, ustępowały po wrzuceniu w rotację, czyli po odstawieniu u dzieci na 3 dni, u dorosłych na 5-6 dni, oczywiście w cyklach, całej linii zbóż. Co ciekawe, jeszcze lepsze efekty doktorka w leczeniu śluzówek, bo to przypadkiem wyszło. Ona najpierw leczyła śluzówki górnych dróg oddechowych, bo ma specjalizację laryngologiczną drugiego stopnia. I okazało się, że po pewnym czasie te osoby, które zgłosiły poprawę w zakresie śluzówek, w zakresie właśnie uszu, chorób uszu, górnych, dolnych dróg oddechowych, zgłaszały, że po jakimś czasie ustąpiło im bóle stawowo-mięśniowe, stawowo-krzyżowe, naprawiały się krzyże. A więc rotacja była produktów mlecznych, produktów zbożowych. I co ciekawego jeszcze odkryła lekarz Ewa Bednarczyk-Witoszek, a mianowicie to, że osoby, które przestawały mieć bóle w kręgosłupie, bóle w krzyżach, bóle w stawach, po rotacji tych produktów zaczynały mieć objawy charakterystyczne dla ich dzieci, czyli objawy śluzówkowe. Stąd po weryfikacji kilkuset pacjentów doszła do bardzo logicznego wniosku, że problemy śluzówkowe świadczą o mniejszym stopniu zaawansowania choroby niż problemy stawowe. Co ciekawe, bardzo podobne myślenie ma medycyna chińska, bo medycyna chińska zawsze dążyła do tego, żeby choroby z wewnątrz wyprowadzić na zewnątrz. Jeżeli interesujecie się medycyną chińską, to pewnie zauważyliście, że ziołolecznictwo również idzie w tym kierunku, a więc zioła mają za zadanie w medycynie chińskiej wypędzić chorobę ze środka na zewnątrz. Dlatego, że wiadomo, że w środku mamy te najważniejsze organy i je trzeba chronić, natomiast inne układy, te zewnętrzne, jeżeli wypnie się chorobę ze środka na zewnątrz, wtedy tą ciężkość przejmują inne układy, czyli przykładowo skóra,
przykładowo właśnie śluzówki górnych dróg oddechowych. I to jest kierunek, nawet w naszej medycynie klasycznej alergolog czy osoba, która prowadzi astmatyka, cieszy się, jak po pewnym czasie astma ustaje, a na przykład pojawia się atopowe zapalenie skóry. A więc jest tak zwany marsz zapalny, czyli choroba wyszła z jednego kompartmentu do drugiego. I wtedy jest większa szansa, że inny kompartment przejmie tą ciężkość i zacznie naprawiać ten mniej zniszczony, zacznie naprawiać zniszczenia. A więc idąc tym tropem, doszła do takiego wniosku, że jest pewna gradacja objawów. Mniejszym objawem jest powiedzmy coś, co jest na skórze, czyli zapalenia śluzówek na zewnątrz, niż bóle krzyża, bóle kręgosłupa, niż na przykład obciążenie płuc, niż tarczyca chora, czyli niedoczynność czy nadczynność tarczycy. I w ten sposób była w stanie powoli weryfikować, jak postępuje choroba. Czyli jeżeli osoba z bólami krzyża po jakimś czasie postępowania dietetycznego, czyli kiedy wejdzie na dietę, którą rekomenduję ja czy dr Ewa Bednarczyk-Witoszek, zauważy u siebie mniejsze bóle w stawach bądź całkowite zniwelowanie tych bólów, a pojawi się infekcja, coś w rodzaju infekcji, czyli zachorowanie na, nie wiem, katar, coś, co jest, ogólnie ma objawy infekcji, charakterystyczne dla infekcji, to znaczy, że nie wirus, nie bakteria, nie grzyb nas uszkodził, tylko silne rozszczelnienie śluzówek. Dlatego już wiecie, domyślacie się, dlaczego skupiam się w mojej profilaktyce, w moim postępowaniu dietetycznym na tym, żeby przy każdej chorobie zadbać o szczelność błon śluzowych. To jest wypchnięcie właśnie choroby i gradacja chorób z tej bardziej zaawansowanej na coraz mniej zaawansowaną, aż w końcu oczekujemy remisji. Okej, więc czym jest, już definiując, czym tak naprawdę jest ten objaw poranny? Jest to jakikolwiek objaw uprzykrzający nam życie. Może on się manifestować w różny sposób. On się pojawia oczywiście po nocy. Jest to, powiedzmy, taka informacja zbiorcza, mówiąca nam o tym, czy dobrze skomponowaliśmy posiłek poprzedniego dnia. Jeżeli dobrze skomponowaliśmy posiłek poprzedniego dnia, nie mamy prawa mieć kataru, czyli chorej śluzówki, nie mamy prawa mieć refluksu, nie mamy prawa mieć wzdęć, gazów, nie mamy prawa, na jednym z najbardziej takich typowych objawów porannych, powiedzmy jeszcze mniej niebezpiecznych jest tak zwane nic mi się nie chce, czyli ospałość, senność, brak werwy, energii do życia, brak chęci działania. No może nie jest tak lekki, bo widzę, że inicjuje to kolejne choroby. Jak człowiekowi się nie chce nic robić, no to wpada w marazm, później w depresję, także to też jest dosyć poważny kaliber. Innym objawem porannym może być opuchnięcie powiek. Innym objawem porannym może być wystąpienie takich białego nalotu na języku czy na ustach. Przykładowo u osób z atopowym zapaleniem skóry taki objaw poranny będzie w postaci świądu. Czyli im bardziej alergennie i z dużą ilością nietolerantów był dzień dietetyczny osoby z atopowym zapaleniem skóry, tym ten świąd skóry będzie bardziej wyrazisty. U cukrzyka ten objaw poranny będzie się objawiał w postaci fenomenu brzasku, czyli tak zwanych cukrów wysokich, jeszcze przed pierwszym posiłkiem, po przebudzeniu. W łuszczycy będzie to pojawienie się czerwonych plam, bo wiadomo, że w łuszczycy jest tak, że jeżeli zjedliśmy wcześniej coś niedobrego, czyli nietolerant alergen, to daje nam to czerwienienie, natomiast jeżeli zjemy posiłek odpowiedni, czyli nie bodźcujący naszego układu odpornościowego, to wtedy następuje u łuszczyka bielenie tej
tego obszaru chorego i to będzie znaczyło, że jest reemisja choroby. Bielenie, łuszczenie, reemisja, zaczerwienienie znaczy, że pogłębienie choroby. Dlatego po objawach porannych możecie zweryfikować, czy byliście poprawni w zakresie dnia żywieniowego poprzedniego. Jakie jeszcze, żeby wam mniej więcej uzmysłowić, co jeszcze wchodzi do puli objawu porannego? Wszystkie objawy negatywne, czyli na przykład wzrosty ciśnienia, skoki ciśnienia poranne, bóle żołądka, nadmierne oczywiście wydzielanie flegmy, potrzeba oczyszczania nosa. Człowiek zdrowy, człowiek, który odżywia się prawidłowo, nie ma potrzeby odchrząkania. Nie ma potrzeby smarkania nosa rano. Suchość skóry to też jest objaw poranny, czyli rano się budzimy i przez noc wyciągnęło z nas całe nasze płyny i budzimy się z bardzo wysuszonymi ustami. A więc w poprzednim dniu zjedliśmy truciznę, którą organizm chce rozcieńczyć i w związku z tego pochłonęło nam zbyt dużo wody w organizmie. Także widzicie już korelację pomiędzy zjedzonym posiłkiem a objawami. I teraz okazuje się, że osoby, które jest ta gradacja choroby, osoba, która przez początkowe lata miała codziennie problem ze śluzówką, czyli poranne katary, po 7 latach ma problem z bólami stawowo-krzyżowymi, więc jest to już bardziej zaawansowana postać choroby, czyli nie zmienił nic w diecie i choroba zaczęła wchodzić głębiej w ciało. Po kolejnych latach osoba zaczyna mieć fenomen brzasku, czyli nabawi się cukrzycy, bo nic nie zrobiła w diecie, nie zmieniła swoich nawyków żywieniowych, a organizm, wiadomo, nie młodnieje, tylko starzeje się, czyli bardziej eksploatujemy wątrobę, bardziej eksploatujemy nerki. One już nie są takie sprawne, nasze jelito jest bardziej, powiedzmy, niekorzystnie działające i wyglądające. Żołądek też już nie pracuje na takich obrotach jak kiedyś, a więc im jesteśmy starsi, tym tak naprawdę musimy się bardziej pilnować. Natomiast tendencja jest taka, że się bardziej zaniedbujemy. Dlatego możecie po objawach porannych weryfikować, jak bardzo starzeje się wasz organizm, bo w momencie, kiedy wstajecie, jesteście, nie wiem, macie 35 lat, a już w tym wieku nie chce wam się po wstaniu rano, to znaczy, że już jest coś nie tak w zakresie diety. Dobra dieta daje sprawne naczynia mózgowe, chęć do działania, zrównoważenie gospodarki hormonalnej w taki sposób, że nawet jeżeli macie problem w życiu, to macie chęć rozwiązania tego problemu. Zauważam, że osoby, które mają silne nietolerancje, alergie pokarmowe, nie są skłonni do działania. Im się często nie chce, popadają w depresję. Jest to ściśle skorelowane z tym, co jemy. Także zwróćcie na to uwagę. Bardzo dużym zaciekawieniem i zdziwieniem dla doktorki pewnie też i dla każdego, który się zapoznaje z tą wiedzą, było to, że objaw poranny może być wygenerowany tak zdrowymi, powszechnie uważanymi za zdrowe owocami. Rzeczywiście one dają bardzo duże skoki cukru. Rzeczywiście ludzie, którzy są na takich klasycznych dietach, gdzie jest duża podaż węglowodanów, nieliczenie białek, nieweryfikowanie, które białko nam służy, w momencie, kiedy jeszcze dołożą sobie owoców, te owoce będą czarą, która po prostu przepełni się. I będzie to działało na zasadzie kropla drąży skałę, czyli codziennie jabłko po posiłku, będzie inicjowało coraz większe stany zapalne. Zwróćcie na to uwagę, więc jeżeli jesteście starsi, bo z tego, co ja również zauważam, osoby młode jeszcze są w stanie udźwignąć owoce, natomiast już osoby starsze, po 35 roku życia, jeżeli są w takiej klasycznej diecie, to ja nawet u siebie zauważam dosyć wysokie skoki cukru po owocach, jakieś tam perturbacje na poziomie jelit i żołądka, więc wszystkie symptomy negatywne z ciała po pokarmie będą w dłuższej konsekwencji utrzymywane, będą dawały wam chorobę. I teraz
teraz zastanawiacie się dlaczego, pewnie zastanowicie się dlaczego u jednej osoby objaw poranny będzie w takiej postaci, a u innego w innej. Chodzi o materiał genetyczny, między innymi, czyli to, co dostaliśmy w spadku po naszych rodzicach. Natomiast musicie wiedzieć, że jeżeli mamy jakieś obciążenie genetyczne, to to, w jakim czasie ono się uwidoczni, jest powiązane z tym, jak się prowadzimy. Czyli czy uprawiamy sport, czy mamy dobrą dietę, czy jesteśmy wyedukowani w kierunku dietetycznym i możemy, wiadomo, dzisiaj już wiemy, że można, jest coś takiego jak ekspresja genu, że możemy wpływać na nasze geny, także zawsze będę polecała profilaktykę zdrowotną, zawsze będę promowała edukację dietetyczną dla każdego, właśnie po to, żeby nie uaktywniać naszych miejsc słabszych, które mamy po naszych dziadkach, mamy po naszych rodzicach i żeby jak najdłużej być sprawnym i jak najdłużej utrzymywać zdrowie. Pamiętajcie, chciałabym jeszcze przy objawach porannych, żebyście zapamiętali, że jedną z głównych przyczyn objawu porannego są alergeny i nietoleranty, czyli temat, który jest zaniedbany dosyć mocno. Jest problem diagnostyczny z wykryciem nietolerantów i alergenów, o czym było wcześniej. Wiecie, że tymi testami na fundusz bardzo ciężko zweryfikować naszą nietolerancję zbóż, nietolerancję mlecznych. O wiele lepiej robią to testy IgG czy testy MRT, które niestety nie są i są pełnopłatne, są dosyć drogie. Natomiast ja zawsze będę zachęcała do tego, żebyście po objawach porannych weryfikowali i rozliczali pokarm, który spożyliście. To jest o wiele tańsze postępowanie, uczy intuicyjnego żywienia, no i służy przede wszystkim naszemu zdrowiu. Także pamiętajcie, że kiedy wycofujemy objaw poranny, to wycofują się objawy w zakresie psychiki, czyli zmęczenie, senność, depresja, lęki, nerwice. Także zachęcam Was do tego, żebyście obserwowali siebie po śnie. Dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się.